dziękuję za zabranie głosu naszemu kandydatowi na prezydenta i oficjalnie rozpoczynam obrady i udzielam Państwu głosu. Kto chce zabrać Państwa głos? Prosimy też o ustosunkowanie się do orędzia profesora. Będzie na bardzo miło, że Państwo akceptujecie propozycję naszego kandydata. Proszę Państwa, ja tylko powiem jeszcze technicznie. Będąc cały czas będę takim moderatorem, no musicie się Państwo z tym troszkę pogodzić. Jako marszałek Sejmu Walnego będę jakby dbał o formę, ponieważ nie każdy jest zaznajomiony z tą formą, ponieważ 200 lat nie było sejmikowania. Otóż marszałek, udzielając głosu debaty, dbał o równowagę, takie ekwilibrio od głosów. Każdy głos jest ważny w debacie sejmikowej. Nie ma nieważnego głosu, ponieważ każdy się rejestruje i każdy głos jest ważny. Chodzi o to, że gdyby tu była debata pewna w celu powzięcia pewnej uchwały, to dążylibyśmy do jednomyślności. Naszą tradycją była jednomyślność albo bezwzględna większość. Nie chodzi o większość zwykła, to 50%. W związku z tym będzie wspaniale, jeżeli w tej debacie sejmiku deputackiego, czym się zajmował sejmik deputacki? Ano elekcją najczęściej lokalnych działaczy. W tym przypadku mówimy o lokalnym mieszkańcu, który aplikuje, który idzie, no powiedzmy, na najwyższy urząd w państwie. Jest to poważna debata, więc każdy powinien powiedzieć za i przeciw, ewentualnie wyrazić swoje wątpliwości, swoje poparcie, swoje dezyderaty, swoje oczekiwania, myśląc cały czas, co jest dobre dla jego ziemi. Nie dla partii. Państwo porzućcie w tym momencie wszystkie partykularyzmy, to co mówił pan profesor, i skupcie się, co wasza ziemia, co wasza rodzina chciałaby od prezydenta. I uważam, że każdy powinien krótki głos zabrać. Nie powinno być tak, że jest jakaś część milcząca. Każdy głos powinien zabrać, jak on to widzi, prawda? Każdy głos jest ważny. Dlaczego? Bo w przyszłości prezydent, a w przyszłości miejmy nadzieję król, czyta taki dariusz sejmowy i mówi, aha, tu ktoś zabrał głos. Często bardzo mały głos jest bardzo ważny. Czyli ktoś chce wiedzieć, nad czym się debatowało. To jest inny system, nie system partyjny, gdzie na końcu się po prostu mówi, ale przegłosowuje się i to, co się mówiło, że jest nieważne. To tak nie funkcjonuje na sejmiku. Więc bardzo Państwa proszę, bo jesteście z różnych ziem, szczególnie ludzi z ziemi bielsko-bialskiej, żeby zabierali głos i mówili, co by było dla ich ziemi, jakie mają oczekiwania, czy wspierają, czy nie wspierają, bo zakończy się konkluzją w postaci, bo marszałek konkludował tę wypowiedź i mówi, widząc, że Państwo jesteście za profesorem, poddaję kandydaturę profesora pod głosowanie. Czy Państwo jesteście za i czy Państwo jesteście w stanie podpisać się pod listą, no tą oficjalną listą kodeksową, prawda, tych 15 co najmniej minimum członków, żeby utworzyć formalnie już. Do 16 wtedy mamy czas, żeby marca, żeby złożyć 1000 podpisów, a do 26, żeby 100 tysięcy zebrać. Ale bez założenia ukonstytuowania się dzisiaj komitetu wyborczego, no nie, formalnie nie ruszamy. Że Państwo musicie po pierwsze zabrać głos, powinniście, nie musicie, broń Boże, ale powinniście, no bo sejmikowanie polega na tym, że przychodzę, żeby zabrać głos. Wolny głos, nikt mnie nie ogranicza. Żadna partia, nikt mnie nie ogranicza. Państwo musicie mówić wolnym głosem. Król Stanisław Wyszyński napisał takie dzieło Głos wolny, wolność ubezpieczający. Jeżeli zabraknie wolnego głosu, nie mamy wolności. Bo wolny głos jest elementem wolności osobistej. Jeżeli ktoś się cenzurowuje lub partia go cenzurowuje, to już nie jest wolny głos i to nie jest sejm. To przypomina wtedy jakieś obrady sejmu. Tu nie ma nad wami waszych szefów i państwo powinniście wolnym głosem mówić. Dziękuję, że... I przepraszam, że się wtrącam. Tutaj oczywiście może iść, bo marszałek ma takie prawo udzielać głosu, jeżeli ktoś nie zabiera głosu, na przykład, żeby było, tak powiem, po Bożemu, po kolei. Wtedy nie ma, że ktoś się wyrywa, wtedy idzie po kolei. Na przykład to od pana oczywiście zależy marszałka, jak widzi, że nikt nie chce zabrać pierwszego głosu, żeby się nie pogubić, może zarządzić a turno, to się mówi po łacinie, czyli według kolejności leci. Każdy, najwyżej ktoś może powiedzieć, wstrzymuje się chwilę, później zabiorę głos, ale po prostu ja bym tak proponował, żeby w tej chwili po prostu pan wskazał, kto ma zacząć dyskusję, debatę. To panie Wojciechu, ja też powiedzmy tradycję przełamie i zacznę od siebie. Bardzo proszę. Także pan musi być cały czas moderatorem, nie dominuje obrady. Tak jest, tak żeby nam było troszeczkę tak luźniej i swobodniej. Więc proszę Państwa, ja poznałem profesora Witku, tak jak rozmawialiśmy tak bliżej z profesorem, też przy okazji tego tutaj kontaktu z profesorem i studiów na tej samej uczelni, na temat naszych wspólnych poglądów. To było przede wszystkim ważne, prawda, żeby rozpocząć jakąkolwiek współpracę, to musieliśmy się poznać trochę i podzielić swoimi przekonaniami, swoimi poglądami. I to może tak zabrzmi trochę górnolotnie, bo to jest taki termin powszechnie używany, prawda, że mówi się o tym, że wszyscy mamy na
na celu dobro Polski, dobro kraju czy interes ojczyzny. Ale mimo, że to tak brzmi w tej chwili trochę niestety ta wartość tego słowa jest taka trochę niższa niż faktycznie powinna być, to w głębi duszy wszyscy to jednak odczuwamy, że ten kierunek, w jakim jest przez władze naszego państwa prowadzony tak na przyszłość naszego kraju, niestety nie leci we właściwym kierunku. Mamy wrażenie, że te drogi się zupełnie rozmijają, prawda? Czyli to takie wewnętrzne odczucie naszego wspólnego dobra, naszego wspólnego interesu, naszego dobra o nasze państwo leci zupełnie gdzieś nam się uwładnia kosmos. Natomiast to, co się dzieje fizycznie, to, co reprezentuje, tak powiem, uważamy, ponieważ to są nasze przemyślenia, prawda? To, co reprezentuje nasz rząd, to, co reprezentuje, najczęściej mamy okazję oglądać obrady Sejmu, prawda? Czyli możemy powiedzieć, to, co reprezentuje nasz parlament, Sejm, po prostu według nas jest nie do przyjęcia. To nie są po pierwsze współczesne sposoby dialogu, już pomijam sprawy elegancji, sprawy kultury, ale to nie są obrady, które poruszają zasadnicze sprawy naszego kraju. To są obrady, które sprowadzają się do rozgrywek partyjnych, do krytyki osób, które reprezentują ugrupowania polityczne. To są ataki personalne, natomiast jeśli chodzi o sprawy konkretne, niestety one zostają zupełnie poza parlamentem. Więc dlatego popierając program przemyślenia profesora, i to bardzo głębokie przemyślenia, mamy przed sobą wszyscy, prawda? Ostatnie opracowanie, ostatni traktat profesora, to są naprawdę bardzo głębokie przemyślenia, które, tak jak podkreślił tutaj, użyję słowa kolegi, jeżeli pan pozwoli, kolega Wojciech, to są słowa, które są po prostu zawarte, ja to tak odbieram, nie mówię tego tutaj z jakimś szczególnie, specjalnie, żeby podkreślić mój szacunek czy aprobatę dla profesora, ale uważam, że to są słowa, które wynikają z genów profesora. Profesor ma to w genach, interes o własny region, o własny kraj. I to jest taki historyczny, genetyczny, prawda? Tak. Wielopokoleniowy. Bo to jest też ważne, jeżeli jesteśmy rodziną wielopokoleniową, to nasze poglądy są też bardziej, prawda, takie skondensowane, bardziej konkretne, bardziej rzeczowe. Wiemy podświadomie, że profesor i podejrzewam, że my wszyscy tutaj również do tego w ten sposób podchodzimy. Dlatego te sprawy, o których mówiłem, prawda, takie górnolotne, interes Polski, to w tym znaczeniu, moim zdaniem, one nabierają ponownej wartości. Tak jak powiedział profesor, musimy o tym pamiętać. Jeszcze, drodzy państwo, chciałbym podkreślić, że jesteście państwo wszyscy dzisiaj posłami swoich ziem. To jest bardzo ważne. Pan profesor dzisiaj jest posłem, ma by zostać posłem tej ziemi na urząd prezydenta, posłem, żebyśmy rozumieli słowo z posłem. My utożsamiamy poselstwo z partią, to jest nieprawda. Poseł jest ziemski zawsze. Gdzieś się urodził, ma korzenie i musi być, ten sejmik też jest ziemski. Więc ja bym prosił, żeby państwo każdy powiedział, nazywam się tak i tak i reprezentuję ziemię jakąś. Może powiedzieć ziemię, gdzie się urodził, ale niech powie ziemię, z którą się utożsamia. Wtedy, jeżeli mamy ziemię, to jej nie oddamy. Jeżeli ktoś myśli w kierunku apartamentu, bo to się myli, prawda, bo on go odda. Ziemię, czy to jest ojcowizna jego i czuje się ziemia miechowska. Ja reprezentuję przy okazji ziemię myszkowsko-żarecką, prawda, koło Częstochowy. Tam są moje korzenie. Oczywiście one dalej sięgają Proszyńska, Leszczyńska, czyli Leszno, Baranów, Gołuchów, ale ja się utożsamiam ziemią myszkowsko-żarecką. Ja oczywiście powiem na końcu swoje zdanie, więc bym prosił jeszcze, żeby pan Andrzej też powiedział, jaką ziemię, w sensie to może być jakaś dzielnica bielska, bo bielsko ma zacnę, to też jest bielsko, to jest biała. Więc że reprezentuję ziemię bielską lub bialską. I po prostu chciałem na ten temat coś powiedzieć. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Wracając do tej ziemi. Tak, no to rzeczywiście, żeby dopełnić tej formalności, ale jeszcze tylko słówko. Proszę. To nasze spotkanie ma właśnie takie dzisiaj, ma charakter sejmikowy. Ono może się niektórym państwu wydawać trochę takie odbiegające od sedna tych naszych spraw, ale to jest moim zdaniem bardzo dobre nawiązanie do tradycji, prawda?
i de facto, tak jak powiedział pan Wojciech, my będziemy wybierali prezydenta, a nie króla, prawda? Tak. Sprawa króla to jest sprawa dalsza. Ale to jest nawiązanie do historii, do tradycji. Że jak był król, to wiadomo, że działo się w kraju dobrze. Jak był dobry król, prawda, zdecydowany przykładem był sowiecki, więc jak nie było ich to trochę, wielu, prawda? Tak na dobrą sprawę. Możemy czerpać z owce. Ale trzymamy się oczywiście struktury państwa demokratycznego i będziemy głosować na prezydenta. Oj, przepraszam bardzo. Aha. Przepraszam państwa bardzo. Sorry, muszę przeszkodzić. Profesorze, bo to jest państwo, którzy dojeżdżają do nas. Dobrze, ja czekaj. Przepraszam, bardzo proszę. Proszę państwo, ale zobaczcie, ja na szczęście mam taką władzę, nie samozwańczą, bo myśmy zwołali sejm w Wannach, nie po Łomicach. Nie było nas wielu. Zostałem z kolei obrany, to jest bardzo ważne, że my obieramy. Zobaczcie państwo, co my tutaj robimy. My nie wybieramy, my obieramy. To jest bardzo duża różnica. I chcemy w Polsce obrać sobie prezydenta. My jako jedyni na świecie obieraliśmy od 1573 roku króla, prawda? Czyli pakta, artykułu Henrykowskiego-Nazamońskiego. Myśmy obierali króla, myśmy nie wybierali króla. To myśmy sobie obierali króla. I trzeba to zrozumieć. I my obieramy dzisiaj prezydenta. A do czego chciałem nawiązać? Drodzy państwo, szlachetny Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz jest dlatego szlachetny, że jest osobą szlachetną. Nie dlatego, że jest szlachcicem, bo to też. Zauważcie państwo, że w tym słowie szlachetny mieści się słowo lach, szlachetny. Kiedyś mówiło się zlachcić, czyli spolszczyć się, prawda? Dlatego Tusk jako Kaszub powiedział, polskość to nienormalność, bo mu ciąży to szlachetność. Szlachetność znaczy polskość. Szlachetny, polski, Polak. Bo tam jest w środku lach. Kiedyś się mówiło, ty się zlachciłeś, czy zostałeś szlachetny, ale jesteś Polakiem. Polak był utożsamiany ze sobą szlachetną kiedyś. Dlatego dla Tuska jako Kaszuba polskość jest nienormalność, bo być może nie jest osobą szlachetną i ta szlachetność nasza mu przeszkadza. Zauważcie państwo, że w 1926 roku, jak Piłsudski w 21 wprowadził konstytucję marcową wzorowaną na Francji, zauważył, że to do niczego dobrego nie prowadzi i powołał Ignacego Mosińskiego na urząd prezydenta. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę. On był herbu ślepowrom. On rządził aż do 1939. To był wybitny człowiek. To był właśnie taka postać jak profesor Włodzimierz Julian Karpowicz. 1926-1939. Ignacy Mościcki, założyciel Mościce, tych azotów, co się Rosjanie kłócą, Jaworzna, wielu zakładów w Polsce z potworzu chemicznych, bo to był chemik, był profesorem był Akademii Lwowskiej. Myślicie się państwo, o nim się mało mówi, ale to jest odpowiednik naszego profesora. Ale zauważcie państwo, to było w sytuacji, kiedy konstytucja marcowa znosiła szlachetstwo i tak dalej, i tak dalej. Dopiero w konstytucji kwietniowej 1935 roku przywrócono to. Ale w 1926 roku Piłsudski widzi, że tak nie można i powołuje osobę szlachetną. Bo Ignacy Mościcki był osobą szlachetną, był szlachcicem i był osobą szlachetną. W związku z tym my musimy cały czas podkreślać, pytanie mam takie retoryczne, który z obecnych kandydatów jest osobą szlachetną? Który gwarantuje, że dotrzyma słowa? Który gwarantuje, że nie skrzywdzi? Który gwarantuje, że będzie uczciwy? Który gwarantuje takie cechy moralne? Niezłomność, prawda? Oczywiście i na końcu polskość, no bo jak jest szlachetny, to jest Polakiem, tak? Nie może być osobą szlachetną, no teoretycznie może być, ale to jest nasz system wartościowania ludzi. Reasumując, ja bym w tej chwili pozwolił sobie jednak zadać głos, bo pan Andrzej jako marszałek jest zajęty, jeżeli oczywiście pan przyjmie udzielenie głosu. Bardzo bym prosił, żeby pan zabrał głos, żebyśmy tu nie zrobili, że dwóch marszałków się tutaj... No z kogo po kolei. Tak, bardzo proszę. Bardzo proszę. Ja już, jest, pan już dobra, zabiera, pan sobie może zająć się organizacją. Są goście już. Pan ma prawo jako marszałek nawet dobra, wyjść. Proszę bardzo. To rozumiem po kolei. Dzień dobry państwo, że ja reprezentuję od niedawna ziemię klasiczyńską, Lubelszczyznę. Od niedawna dlatego, że z narzeczoną nabyliśmy tam skromny kawałek ziemi, polskiej ziemi. I jako Polacy będziemy się tej ziemi mocno trzymać. Panie profesorze, miałem przyjemność rozmawiać z panem już przez Skype'a wstępnie. Jestem tu dzisiaj, żeby zaoferować swoje możliwości skromne, żeby pana wesprzeć i spowodować, żeby stał się pan człowiekiem rozpoznawalnym nie tylko w wąskich, szlachetnych gremiach, ale również w Polsce wśród potencjalnych pańskich wyborców. Cóż mogę powiedzieć więcej? Mam nadzieję, że moja kandydatura na człowieka, który będzie zajmował się pańskim, budową pańskiego wizerunku i reprezentowaniem pana w mediach, pozostanę ja. I cóż, mam nadzieję, że to się jakoś nam uda zawojować, że tak powiem, Polskę. Od siebie chciałbym tylko zapytać pana, panie profesorze, ponieważ pan powiedział, że pan będzie wykorzystywał
możliwości prawne, które w tej chwili są do dyspozycji prezydenta Polski. Panie profesorze, z całym szacunkiem dla pana, dla pańskich szczytnych intencji, zapewne, jak pan sobie, mam nadzieję, zdaje sprawę, funkcja prezydenta w tej chwili w Polsce to jest po prostu funkcja kukiełkowa w teatrze politycznym. Więc jeżeli pan deklaruje wykorzystywanie inicjatywy ustawodawczej, no to w gruncie rzeczy mamy wszystkich kandydatów na prezydenta, którzy wręcz solennie obiecują Polakom takie, a nie inne, dosłownie wróżki na wierzbie, opierając się o to, że oni będą w stanie zrealizować te obietnice, pod którymi nawet są skłonni się podpisywać, zaznaczam to są obietnice, w taki sposób, że będą składać właśnie te projekty ustawodawcze. Jak pan doskonale wie, ustawa może przejść, a nie musi przejść przez Sejm, Senat, poprawki, głosowania i tak dalej, i tak dalej. W gruncie rzeczy rozbije się to o to, że jeżeli zechce pan cokolwiek rzeczywiście tworzyć, w co ja nie wątpię, to jeżeli ktokolwiek z tych struktur sejmowo-senackich rozpozna w panu zagrożenie swoich partykularnych interesów, po prostu będą pana blokować i stanie się pan kolejnym prezydentem kukiełkowym, których już mieliśmy kilku w naszej historii. Także ja mam nadzieję, że pan wpadnie na lepszy pomysł, ponieważ ja szczerze mówię, jako Polak i jako realista przede wszystkim, nie wierzę w to, żeby li tylko ustawa, inicjatywa ustawodawcza była w stanie zmienić rzeczywistość naszego kraju i uratować ten kraj przez kompletną westernizację. Bo oparliśmy się rusyfikacji, oparliśmy się germanizacji, oparliśmy się prosakom i wszystkim innym najazdom w historii, panie profesorze, ale westernizacji się nie oprzemy. Nie oprzemy się. Dziękuję panu i dziękuję za głos. Dzień dobry. Czy kolejna osoba może zabrać głos? Dzień dobry. No proszę bardzo, kolejna osoba. Postawił i swoją ziemię przedstawił. Szanowni państwo, właśnie na sposób. Przepraszam cię bardzo. Panie, serdecznie przepraszam. Mamy kolejnego gościa. Jestem z Wrocławia, nazywam się Dariusz Szyle. Witamy. Dariusz Szyle. Tak. Niech pan się dosiada, panie Dariusz. Jako SP Sejmik też się znam. Bardzo miło, że pan przyjechał. Bardzo proszę pana, niech pan popytuje. Nazywam się ja w sposób, jestem z ziemi lubelskiej. Proszę bardzo. A moja przygoda z panem profesorem zaczęła się może trochę dziwnie. Wymyśliłem coś takiego jak ogłoszenie naród zatrudni prezydenta. No to funkcjonowało w przestrzeni publicznej, inaczej tego nie mogłem zrobić. Na to ogłoszenie odpowiedział pan profesor. Odpowiedział chyba dlatego, że jego program i to, co myśmy oczekiwali w tym ogłoszeniu, praktycznie to był tenże sam program. A więc tutaj wychodzimy z inicjatywą, że naród poszukuje prezydenta i taki prezydent się zjawia. Co było naprawdę dość miłym zaskoczeniem. I chciałbym dalej ten pomysł kontynuować. Ale zwróćcie Państwo uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę w tym roku... Przepraszam, ja mam propozycję. Wiecie Państwo, żeby się z Pani naprawdę sejmik. Bardzo Pana tu zapraszam serdecznie. Panie Janie, proszę bardzo. Ale tam będzie może... Bardzo proszę, ja bym Pan tylko zapewnił słuchalność lepszą. No właśnie, gdyby... To jest, pamiętajcie, w sejmiku jest mównica. Ja trochę... I także proszę... No, gdyby dało się ten mikrofon tutaj dać jakoś. Nie da się. To jest maksymalna długość kabla w tym. To proszę głośno mówić. Proszę głośno mówić. Postaram się mówić głośniej. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, Jasiu, to może by sobie stanął troszkę bliżej. To może tam do mikrofonu. Podejść do mikrofonu. Proszę mi pan podejść do mikrofonu. Przy mikrofonu. Oczywiście, że tak. Tam musi być mównica. Tam, się, że tam jest mównica, drodzy Państwo, że profesor dobrze słyszał. Będziemy przez nas musieli robić sobie. Nie, mnie nie będzie przeszkadzać, ale chyba lepiej będzie usiądę. Tak, pan profesor teraz słyszy dobrze. Czy pan profesor słyszy mnie? Słyszę, tak, słyszę. Mikrofon, widzę mikrofon i słyszę. Więc wracając do swojej wypowiedzi. Szanowni Państwo, to jest rok wyborczy. Proszę nie przesuwać kamery, bo była dobrze ustawiona.
To nie jest tylko okres wyborów prezydenckich, ale to jest w ogóle czas wyborów. Myślę, mam przekonanie, że naród jest już w tej chwili bardzo zdeterminowany do zmian. Co widać chociażby z tych wybuchających tu i ówdzie strajkach. Młodzież jest również bardzo zdecydowana wybrać nowe władze, zarówno nowego prezydenta, jak i nowy parlament. I chciałbym, żebyśmy to w ten sposób traktowali. Naprawdę moim marzeniem, moją taką ideą jest to, żeby te wybory prezydenckie, niezależnie od wyniku, jaki tutaj osiągniemy, żeby one potem były kontynuacją pewnego procesu wybrania nowego parlamentu. Chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, może bardzo istotną. Tutaj panowie, a zwłaszcza pan Wojciech, mówił o szlachetności. I po głębokim namyśle, to chyba każdy z nas poświadczy, że tak naprawdę w tych wyborach prezydenckich nie mamy ludzi szlachetnych. I tutaj zdecydowanie wybija się pan profesor. Dlatego z całą przyjemnością chciałbym w tym komitecie pracować i zrobić wszystko, by te wybory pan profesor wygrał. Naprawdę jest wielka szansa. Jest wielka szansa dlatego, że mimo, że pan profesor jest w tej chwili osobą jeszcze nieznaną, ale ma wiele przymiotów, które go będą wyróżniały. I teraz, skoro rozpoczynamy dzisiaj, właściwie zawiązujemy dzisiaj ten komitet, mam jedną taką prośbę, może natury technicznej. Szkoda byłoby, żebyśmy przyjęcia pewnych konkretnych działań. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, już niektórzy kandydaci się porejestrowali. Już o nich media mówią. Nasz kandydat jest nieznany i musimy zrobić wszystko, żeby szybko stał się rozpoznawalny. I dlatego bardzo bym prosił, żeby w tych naszych wypowiedziach padły właśnie pomysły, jak zrobić, żeby z tą kampanią szybko ruszyć. Na pewno po to tu wszyscy przyjechaliśmy, że popieramy pana profesora za kandydata. Oczywiście poświadczenie tejże decyzji jest rzeczą istotną, ale istotne jest również to, żeby właśnie pomyśleć nad całą techniczną kampanii. To tyle. Ja wysłuchałem tego pańskiego expose i zrozumiałem z tego tyle, że zrobi pan wszystko, co pan ma w haśle, czyli Polska wolna, silna i po prostu zdrowa. Ja w związku z tym, że lub dzisiaj jest w granicach, stoi w moim progu, to ja nie mogę stać obojętnie po prostu jako członek komitetu. I nawiązałem kontakt z takim ruchem obywatelskim Niewolnicy Banku. I ten ruch obywatelski ma 28 lutego zawitać do Warszawy i upomnieć się o swoje prawa. W związku z tym, że moja konstytucja, którą tutaj prezentuję, wychodzi naprzeciw, to rozumiem, że pan, jako mając inicjatywę ustawodawczą, w najbliższym po prostu czasie po wyborach dokona pan tej inicjatywy, by moja konstytucja, która jest fundamentem cywilizacji życia, w przeciwieństwie do obecnej, która jest cywilizacją śmierci, i ją, że tak powiem, pan zainstaluje. Przy pomocy oczywiście narodu, który musi wyrazić swój pogląd w referendum. W związku z tym ja zrobiłem takie coś w kontrakcie wyborczym. Ten kontrakt wyborczy tutaj rozdałem i okazuje się, że ten kontrakt wyborczy jest, jakby powiedzieć, w pewnym sensie tożsamy z pańskim kontraktem, który wyraził pan w swoich expose. I mam nadzieję, że to ujrzy światło dzienne, jeżeli oczywiście pańska wola, determinacja na procesu kandydowania pozwoli, a my jako naród zagłosujemy po prostu. To tyle chciałem powiedzieć
tytułem właśnie tego, co ja chciałem mówić. W każdym razie sytuacja jest taka, że odmówiłem w tej chwili płacenia lichwy i dotknę do końca, że jeżeli to po prostu znajdzie się na forum wymiaru sprawiedliwości, to mam zamiar wygrać z lichwiarzami. Ale to nie będzie prosta sprawa, bo się okazuje, że lichwiarze tworzą pieniądze z niczego. Praktycznie rzecz biorąc, my jako kredytobiorcy bierzemy te brudne ich pieniądze, czyli fałszywe, i oddajemy im czyste, wypracowane w naszym pocie czoła. I to jest niesprawiedliwość generalna i to jest totalne, jakby powiedzieć, pasożytnictwo, które nie tylko w Polsce, ale w całym świecie się panoszy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja Was napominam, żebyście mówili o problemach Waszej ziemi. Problemach Waszych ziemi, bo ja nawet nie wiem, panie Janie, pan, przepraszam, pan reprezentował jaką ziemię, można wiedzieć? Kęcką i Kielską. Kęcką i Kielską, tak, w Kętach swoją drogą była Konfederacja właśnie związana. Drodzy Państwo, żebyście mówili nie problemami swoimi partykularnymi, tylko żebyście mówili problemami generalnymi, ziemskimi. Bardzo proszę kolejnego pana, czy pan podejmie... Ja już jestem. A, no, przepraszam, daj głos. Witam serdecznie panie profesorze. Chciałbym poprzeć tutaj pana sposoba, który jest mówił konkretnie właśnie, że czekają... A przepraszam, jaką ziemię pan prezentuje? Można tego wiedzieć? Proszę? Pszczyńską. Ziemię pszczyńską. Dobrze, dziękuję. Które czekają nas wybory parlamentarne, które jednocześnie można wybrać z względu, albo wygrany przez to, albo może nic, jeżeli pan będzie o to człowiek na rynku. Także można... Więc jest takie, na tych zebraniach, gdzie było około 50 stowarzyszeń, było po prostu takie hasło, struktura bez struktury. Żeby się nie organizować w jakiejś struktury, dlatego gdyż to jest łatwo zinfiltrować i można łatwo, agentura może przejąć struktury i po prostu rozbić. Więc żeby zrobić to bez struktur. Moim zdaniem nie da się tego zrobić. Trzeba struktury budować poziome, gdzie by stowarzyszenia miejscowe się organizowały razem i muszą znać swoje po prostu kompetencje i swoje granice okręgów wyborczych, bo co z tego, że podpisy im zbiorą, jak będzie granica okręgu wyborczego, które nie będzie się tym okręgu liczyć. Także musimy to wszystko mieć mapy kraju administracyjne, mapy okręgów wyborczych, powiatów i gmin. I to wszystko, każde osoby wytypowane do tego powinny mieć i jednocześnie mieć łączność z wszystkimi stowarzyszeniami w regionie. Stowarzyszeniami oczywiście patriotycznymi. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo prosimy kolejnego pana posła. Panie pośle, może pan zabrać głos? Pan powiedział swoje imię, nazwisko i ziemię, jak pan prezentuje. Zawsze trzeba wspominać. Bardzo ludzie się po prostu... Witam pana, panie profesorze, wszystkich zebranych. Jako były poseł ziemi bielsko-białskiej parlamentu przedstawiałem kiedyś swoje bolączki i swoje sprawy, jakie miały miejsce w czasie pełnienia przeze mnie mandatu poselskiego. No głównie sprawa, która odbiła odnębienia sprawiedliwości, to pan profesor nam obiecywał, że jeżeli zostanie prezydentem, to w jakiś sposób będzie wpływał na poprawę wymiaru sprawiedliwości, który dzisiaj w Polsce ma opinię bardzo złą. Co bym chciał jeszcze powiedzieć? Ja na co dzień się spotykam z sprawami sądowymi społeczeństwa kubińsko-białej. Nawet teraz, dosłownie parę dni temu zadzwonił do mnie mój kolega naturalny, któremu tak bardzo zaszkodzono w jego działalności gospodarczej,
nieuczciwy zlecenodawca. Nie będę szeroko tego omawiał, tylko wspomnę, że został bardzo pokrzywdzony przez sądownictwo, które poparło tego nieuczciwego zlecenodawcę. Czytam na bieżąco tę sprawę, którą mi teraz tam przesłał. No jest to kolejny przykład, że źle się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie robią co chcą, czują się bezkarni, czują się po prostu panami sytuacji, bazują na podstawie słuchu sędziowskiej. Prawda jest taka, że sędziemu zamatactwa sądowe nic nie grozi. Po prostu nic mu nie grozi. Najwyżej jaka tam dyscyplinarna odpowiedzialność. Ale na przykład prezydentowi miasta, burmistrzowi, każdemu innemu urzędnikowi, szeregowemu urzędnikowi urzędu tam miejskiego czy gminnego, za jakieś błędy grożą sankcje karne w rodzaju wejścia na jego hipotekę. Czyli jeżeli Skarb Państwa ma zapłacić jakieś odszkodowanie za jakąś tam wyrządzoną szkodę, no więc wtedy Skarb Państwa sobie weźmie z hipoteki tego urzędnika, czy nawet burmistrza, czy nawet prezydenta miasta, czy wojewody, wejdzie mu na hipotekę prywatną. Sędziemu nie wejdą. I sędzia wiedzą, że nikt mu za to nie grozi. Nie grozi mu utrata willi, nieruchomości, czy jakichś tam innych ruchomości. Na poczet odszkodowania, które Skarb Państwa muszą zapłacić. Ten sędzia dlatego czuje się bezkarny. Nie wiem, jak jest na całym świecie, nie wiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych, czy sędziowie mają tak samo. Jeszcze gorzej. No jeszcze gorzej. No właśnie. No ale to trzeba... Ale jest ława przysięgły. Ładnie, ale jest ława przysięgły, proszę Państwa. I dobrze, że Pan o tym wspomniał, bo co do ławy przysięgły. Właśnie było wielkie zdziwienie, gdy byłem w Komisji Sejmowej Śledczej Rybina, kiedy jako jedyny poseł w historii polskiego parlamentaryzmu zażądałem przysięgi na poświęcenie. Od przesłuchiwanego szefa Rady Komitetu Roberta Kwiatkowskiego. No był śmiech na sali, pan Tomasz Nałęcz się obruszył, a ja powiedziałem, no przecież przysięgę na Biblię składają w sądach w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego w naszym kraju nie można sobie propozycji dać? Ale właśnie jest ta ława przysięgły w sądownictwie amerykańskim, a w polskim nie ma. I ten sędzia robi co chce. I jeszcze bym chciał tak, jeżeli mogę coś dopowiedzieć. Są ławnicy w sądach, prawda? Bo są. Nawet za komuny były. Ale sam się przekonałem, że na ławników bardzo często rekrutowano, przynajmniej tu u nas w Bielsku Białej, osoby bardzo prymitywne. Osoby niedokształcone. No to chodziło. Osoby, które tam miały ledwo zawodówkę skończoną, czy podstawówkę i były ławnikiem. A za komuny to jeszcze nie, dawno... muszą mieć średnie. Proszę? Za komuny muszą mieć średnie. Nie, ja mam przypadek, że było zawodówkę. Przepraszam bardzo, panie Piotrze, przepraszam na moment. Na momencik. Ja mam prośbę, żebyśmy sobie nie przerywali, dobrze? Żeby jak pan Piotr kończy, to potem ad vocem można nawet... Nie wolno przerywać. Będziemy mieli takie zamieszanie. No powiem to, co chcę powiedzieć. Więc jeżeli ławnik był takim człowiekiem niedokształconym, bardzo to sędziom pasowało. Ale tam znam przypadek, że był ławnikiem człowiek, no w zasadzie wykształcony, bo magister inżynier, który sędziemu często wyciekał, co mu się nie podoba, w proponowanym wyroku, uzasadnionym wyroku, bardzo szybko został pozbawiony tej funkcji. I to są właśnie te mankamenty naszego obecnego wymiaru sprawiedliwości. Krótko powiem. Ksiądz katolicki, w zasadzie prawie każdy w tym kraju, dzisiaj, na sądownictwo mówi krótko, w sądach jest dzisiaj bagno. Czyli coś jest na rzeczy i jest taka prawda. No więc myślimy, no i miejmy nadzieję, że jeżeli pan profesor zostanie prezydentem, to będzie w tym kierunku coś skutecznie działał. Dziękuję bardzo. Prosimy kolejnego pana. Nie, panie Janie, po kolei. Później będzie... Ale w kwestii formalnej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tutaj z daleka, zakonowe ograniczone. Możemy sobie gadać na te tematy, ale chyba jakiś cel dzisiaj mamy. Ja bym prosił bardzo, żeby ku temu celowi zmierzać. Odpowiedzi krótkie, ale rzeczowe, a nie o wszystkie. Bardzo proszę, dziękuję. Drodzy Państwo, jest głos wolny. Panie Janie, bardzo Was proszę. Ktoś może mieć bardzo partykularne, wolno powiedzieć, partykularne, a nie za długo. Głos jest wolny. Proszę Was, mówcie co uważacie, tylko rzeczywiście w miarę, powiedzmy, zwięźle, to bym prosił. Natomiast głos jest wolny, nie można nikomu ograniczać głosu. Głos jest całkowicie wolny, każdy mówi co chce. Bardzo proszę.
Tak, każdy mówi co uważa za stosowne. Każdy. Tylko, tak, przepraszam, jeszcze przepraszam Państwa. No, ale pamiętajmy też o tym właśnie, oczywiście, że spotkania później tak. Jest ustalenie komitetu wyborczego, prawda? Ale tak jak kolega Jasiuk odpowiedział, tak troszeczkę czy no i... Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie powie, co mu leży na wątrobie, a tak. Będzie mówił co innego, to nie jest głos wolny. Głos wolny polega na tym, że mówi się, co leży na wątrobie. Prezydent słucha, załóżmy, że mamy prezydenta i prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków, szczególnie tym, którym się dzieje krzywda i najbiedniejszym. Więc warto mówić też, ale oczywiście można też mówić bardziej generalnie. Zapraszam kolejnego posła do zabrania głosu. Przedstawić się i powiedzieć ziemię. Bardzo bym prosił. Tak, moja lista Bogdan Tadeusz Pokrowski. Jestem przedstawicielem ziemi łowickiej, jednym z najstarszych historycznie ziem Rzeczpospolitej. Znam. Kalisz nas. Księżna no, Łowickie, tak naprawdę. Jak najbardziej. Księżna Łowicka, główna zresztą z domu. Otóż ja należę do Stowarzyszenia Demokracja i Postęp, które było utworzone 2 lata temu. Myśmy opracowali program naprawy Rzeczypospolitej, który w większości punktów zgadza się z programem opracowanym przez pana profesora. Dlatego tutaj jestem, bo na kolejnym posiedzeniu po spotkaniu u byłego posła Witaszka przedyskutowaliśmy na Radzie Krajowej ten program i omówiliśmy dokonania pana profesora. Doszliśmy do wniosku, że ponieważ ten program nam odpowiada, możemy poprzeć kandydaturę pana posła, pana profesora w wyborach prezydenckich. Posiadamy swoich ludzi we wszystkich powiatach. Biuro mam w Warszawie, które jeżeli będzie taka potrzeba, będę mógł oddać do dyspozycji Komitetu Wyborczego pana profesora. Nasz program jest podobny do programu Syrizy, który jest programem stricto lewicowym, ale to wcale nie przeszkadzało obecnemu premierowi Grecji połączyć się z zupełnie przeciwstawną siłą polityczną na dobra, mam nadzieję, narodu greckiego. I dlatego uważam, że pan profesor przyjął na siebie zadanie połączenia narodu polskiego w jednym celu. Celu działania dla jego dobra. Mam pytanie od lat, że po to, żeby pan profesor zaistniał, no niestety musi pan profesor jak najszybciej włączyć się do kampanii wyborczej. My podpisy zbierzemy, ale pan profesor musi być tutaj obecny, bo jako człowiek doświadczony pan doskonale wie, że w Stanach Zjednoczonych wybory wygrywa ten człowiek, który najwięcej rąk uściśnie w czasie kampanii wyborczej. Wszelkie deklaracje w telewizji, w prasie, radii i tak dalej nie nadają. Osobisty kontakt z wyborcami jest najważniejszy. To nie jest tylko moje zdanie. Otóż w naszej deklaracji ideowej jest jeden zapis, który bardzo się nie podoba byłym posłom i senatorom. Otóż my poprzez udział w kampanii wyborczej na prezydenta Rzeczypospolitej oczywiście będziemy chcieli wypromować nasze ugrupowanie. To trzeba sobie powiedzieć otwarcie. Natomiast nie zgadzam się z tym, co chce nam narzucić Platforma Obywatelska, że wszyscy kandydaci oprócz prezydenta Komorowskiego idą tylko po to, żeby siebie wylansować, a żaden z nich nie ma szans na wybranie go prezydentem Rzeczypospolitej. Otóż ja stoję na stanowisku, że po to się tutaj dzisiaj zebraliśmy, żeby nasz kandydat wygrał te wybory prezydenckie i wygrał również z prezydentem Komorowskim. To nie ma być jakaś odskocznia dla któregokolwiek z nas tutaj siedzących, czy dla jakiegoś naszego ugrupowania, organizacji, czy stowarzyszenia. Pan profesor ma te wybory wygrać. Takie zadanie stawiamy przed panem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Dariuszu. Dziękuję bardzo. Kolejny pan. Proszę, tak. Proszę o głos. Proszę o nazwisko i ziemię, jaką pan reprezentuje. Nazywam się Dariusz Szylne.
Ziemia Dolnośląska chyba tak się zmienia. A konkretnie? Wrocław. Miasta Wrocław. Jestem prezesem Stowarzyszenia Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom. I oprócz tego ja tu chciałem tylko spraw organizacyjnych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byśmy mieli tak pięknie, do tej pory prezydent był dobry, ten co był, co jeszcze jest, to byśmy się tu nie spotkali. Czyli wszyscy mamy przeciwności układowi, inaczej powiedzieć. I ja w sprawach organizacyjnych chciałbym tylko tyle, może spóźniłem się chwilę i może nie wiem jeszcze, czy został powołany już szef kampanii wyborczej, sztabu wyborczego. Już odpowiadam za Wieszko, tak? Jeszcze nie. Czyli te sprawy dalej czekają. Tak, ja powiedziałem, że będzie to troszeczkę później. Dobrze, dziękuję. Ale to jest przed nami. Dobrze. Pierwszą rzeczą musi pan profesor wyznaczyć szefa kampanii wyborczej, szefa sztabu. Następna rzecz. Szef sztabu musi mieć wojewódzki szef. Następna rzecz. Szefowie wojewódzcy, wiadomą rzeczą, że szef sztabu główny nie da rady tego, muszą powołać okręgowe, okręgowi powiatowe. To jest bardzo dużo pracy, proszę Państwa. To jest tyranie dzień i noc pewnymi rzeczami. Komitet Wyborczy Nowa Siła Dolnośląska poprze profesora. Komitet Wyborczy Samotne Matki Dolnośląskie poprą profesora. Komitet Wyborczy Bezpieczeństwo i Spokój poprze profesora. Wałbrzyskie, Bieda Szyby poprą profesora. Głuszyca poprze profesora. To już są te rozmowy, które są już dogadane na 100%. W tej chwili rozmawiam jeszcze z demokratami, gdzie Celiński jest szefem, o czym Państwo wiedzą. Tam się nie zgadzają, bo on popiera Komorowskiego. Tam jest sprzeciw wewnętrzny. Pracujemy nad tym, żeby demokratów przejąć. Również w kampanii profesora. Co jeszcze? No, czyli gdy utworzymy już ten sztab całość, wtedy musimy stwierdzić, ile kto podpisów zbierze, bo 120 tysięcy to nie jest mało. Ja zbierałem podpisy i duże ilości. Lecz czym później się za to wzięło, tym podpis każdy jeden był droższy, bo trzeba było dalej jechać. Paliwa dochodziły, delegacje dochodziły, wszystko, dodatkowe koszty. Dlatego musimy tutaj ustalić, dzisiejszy, kto ile podpisów ma zebrać i musi zebrać te podpisy. 120 tysięcy. Będzie miał szef sztabu tu dużą głowę do męczenia. I dopiero później, gdy zbierzemy tych 120 tysięcy podpisów, gdy już zostanie pan profesor zarejestrowany jako kandydat na prezydenta, wtedy możemy się spotkać również i rozmawiać na temat wolnych głosów. W tej chwili jest inny cel. Cel pierwszy ten. To trzeba wykonać. Gdy wykona się pierwsze zadanie, później dopiero rozmawiajmy dalej. Co żądamy od prezydenta, gdyż to ma być nasz prezydent? I wtedy my możemy powiedzieć, wykonaliśmy pracę, chcemy tego, tamtego. Proszę pracować nad tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos. Kolejnego pasa prosimy. Tak? Chciałbym powitać pana profesora i państwa. Nazywam się Czesław Maląg. Czuję się Polakiem jakby na dwóch nogach, ponieważ urodziłem się w centralnej Polsce, a na dzień dzisiejszy od parunastu lat przebywam w Nowosądeckim i chciałbym jednoczyć jakby te dwa regiony z powodu tego, że jest większość rodziny mojej w tamtym rejonie, natomiast ja tutaj z częścią rodziny jestem na tym terenie.
program pana profesora... Przepraszam, a konkretnie zimie można usłyszeć? Konkretnie zimie do pana Sądecko? To jest Nowy Sącz, czy to jest... Okolicy? No, rejon Krynicy. Krynicy, dobrze. Krynicy. Proszę. Program pana profesora mi odpowiada i chciałbym poprzeć i uczestniczyć w realizacji tego i tak jak tu poprzednik mi wspomniał, no pracy jest dużo i na pytania, przygotowałem szereg pytań, ale to uważam, że na pytania przyjdzie czas, natomiast teraz na roboczo zajmijmy się właśnie tym, co jest najważniejsze. Dziękuję. Kolejny. Dziękuję bardzo. Proszę. No, witam panie profesorze i wszyscy obecni. Znaczy ja jestem z ziemi, dokładnie tu Krynica Zdrój, to jest powiat nowosądecki. No i chciałem tylko powiedzieć, że program profesora popieram całkowicie, no jako osobiście i no i rodzina. No i cała no, rodzina nasza tu, nie? I chciałem tam na razie przychylić się do pana, co pan mówi, te sprawy organizacyjne są najważniejsze, bo to jest ciężka praca, bo też zbierałem podpisy przy ostatnich wyborach i to wiem, jak to jest ciężko. I popieram pana. Dziękuję na razie tyle. Jakie stowarzyszenie? To jest my jako spółdzielnia socjalna w Krynicy działamy na razie. Dzień dobry państwu wszystkim, dzień dobry panie profesorze, bardzo mi przyjemnie, miło. Jestem w początkowym fazie, bo nigdy nie należałam do żadnej partii, nigdy nie byłam stowarzyszona, ani nie byłam radną. I obserwując życie w Polsce, bardzo mnie gnębi jedna sprawa, że my po prostu odchodzimy od polskości. My nie jesteśmy Polakami, stajemy się zupełnie kim innym. A pan profesor w swoich założeniach tak ślicznie tu mówi o Polsce, tak pięknie deklaracje, które naprawdę się podobają i chce się pana profesora poprzeć we wszystkim. Z tym, że ja mam troszkę taką obawę, czy to nie za późno to wszystko, bo to, co w tej chwili... No ale to pan profesor na pewno sądzi, bo wiadomo, większy kontakt, lepsze możliwości. Z mojej strony bardzo dziękuję. Reprezentuję Nowy Sącz. Wspólnie z Krynicą współpracujemy i chętnie zbierzemy podpisy, będziemy pana profesora popierać w jego dążeniu do normalności polskości i żeby Polska wreszcie była normalnym, liczącym się krajem na świecie. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Dziękuję panu profesorowi i państwu za wysłuchanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Krzysztof, bardzo proszę. Może się uda. Czy nowy kciuk? Dzień dobry, witam państwa, witam pana profesora. Miło i dziękuję za to, że pan profesor się zdecydował na kandydowanie z racji tego, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce na dzień dzisiejszy i powiedzmy w ostatnich 10-leciach albo 10 latach, no zakrawa powiedzmy o granicę absurdu w niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę przedstawiony przez pana program, albo chęć dokonania pewnych rzeczy, mając na uwadze zmianę pewnych procedur, które wynikają powiedzmy z funkcjonowania państwa, tudzież zarządzania go przez głowę państwa, w istotny sposób sugeruje zmianę prowadzonej polityki, za co w stronę pana głęboki ukłon, biorąc pod uwagę przedstawiony program w całości, o którym pan tu chciał powiedzieć. Mam nadzieję, że przy bliższym spotkaniu pan profesor będzie w stanie nam zobrazować w bardziej obszerny sposób, na jakiej zasadzie i w jaki sposób i przy pomocy których ludzi będzie pan wprowadzał zmiany po, miejmy nadzieję, pozytywnym i promującym wyniku wyborów. Dziękuję. Żebyś się przedstawił. Ziemia Bolesławska. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że później też Paweł organizacyjnych już też pojedzie się na kontynuację.
jeżeli się zniszczy. Witam pana profesora, witam szanowne państwo. Kazimierz Wójcik, ziemia Miechowska. Reprezentuję Związek Zawodowy Rolnicy Samobrona i Partię Samobrona. Jestem w polityce od 1992 roku, praktycznie pierwszego. Brałem udział w wyborach już od 1993 roku. Wiem, na czym to polega. I patrząc na dzisiejsze kandydatury na urząd prezydenta, widzę dużo pracy. I żeby to wszystko zorganizować i doprowadzić do pomyślnego zakończenia i wybrać należytego kandydata i przyszłego prezydenta, żeby w Polsce nareszcie zaistniało prawo dla obywateli, dla pomyślności i dla dobra obywateli i dla Polski. Bo przez te 25 lat tej nowej demokracji, to szanowni państwo, tu przedmówcy mówili, jak to jest. Teraz musimy wziąć się do takiej pracy zjednoczeniowej. I uważam, że wszystkie stowarzyszenia, wszystkie partie, które są dzisiaj w Polsce, patriotyczne, którym zależy na dobru Polski i dobru obywateli, powinniśmy utworzyć taki jeden komitet, nie wiem jak nazwać, tylko komitet wyborczy, nazwać go i pod wspólnym szyldem wszyscy działać. I to już myśląc o wyborach też parlamentarnych, bo same wybory prezydenckie w Polsce też nic nie dadzą. I naprawdę z dzisiejszymi, że tak powiem, lichwiarzami, bo tak to nazwę, którzy dzisiaj rządzą w Polsce, to będzie ciężko zwyciężyć i trzeba wybrać takiego kandydata i poprzeć takiego kandydata i wszystko zrobić, wszyscy my wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, którzy reprezentujemy te partie i stowarzyszenia, żebyśmy mogli naprawdę wybrać i zrobić wszystko ze wszystkich sił, żebyśmy wybrali naszego polskiego kandydata, który będzie rządził dla Polski, dla Polaków. Szanowni państwo, ja tak jak już mówimy o konstytucji też, to proszę się zastanowić, jak oni od razu zrobili. Nawet konstytucja PRL-u to jest Polska Rzeczpospolita Ludowa. A jak przyszli ci nowi lichwiarze, od razu odrzucili naród, to znaczy lud. Ten lud, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Naród od razu odrzucili. Teraz to widać. Oni mają nas głęboko w tyle. Dlatego trzeba wszystko zrobić, żeby ten do konstytucji ten naród po prostu wrócił w nazwie i w działaniach. Myślę, że Polacy są już na tyle zdeterminowani, że tylko musimy do nich dotrzeć, my wszyscy wspólnie, żebyśmy nie mieli 10 zdań, tylko pod jednym szyldem, co wcześniej powiedziałem, komitet wyborczy, żeby miał jedną nazwę, ale żebyśmy wszyscy mówili, że my jesteśmy jednością. Ja wiem, że Samoobrona miała duże szanse, no ale niestety, jak i w każdych szeregach, ja myślę, i tych małych partiach, partyjkach, też są ludzie, którzy to dezorganizują te nasze prace. I Samoobrona też jest dzisiaj troszkę zdezorganizowana, ale myślę, że my mamy jeszcze struktury, do których możemy wrócić. Ja jestem przewodniczącym wojewódzkim województwa małopolskiego, jestem wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w Warszawie, na całą Polskę, także mam ogląd, mam już doświadczenie, jak to wygląda. Jak się patrzę, jak nieraz teraz niektórzy myślą, to wszystko zmierza do tego, żeby to jak najmniej Polacy brali w tym udział. I tak jak te służby po prostu mają wszędzie macki, ci lichwiarze mają wszędzie macki. Po prostu, panie profesorze, jeżeli pan się po prostu zdecyduje, już się pan zdecydował, jeżeli pan będzie mógł, my pomożemy. Ja też będę robił ze swojego i osobiście, i ze swojej partii, i związku będę chciał wspomóc pana. Ale chciałbym też jednocześnie podkreślić, że jakby była osoba, która by miała większe szanse, żebyśmy wspólnie też poparli tą inną osobę, jeżeli by była taka możliwość. Że pochodzi o dobro Polski i Polaków. I trzeba pomóc też. Ja myślę, że wielu mamy takich Polaków, do których powinniśmy też jako komitet już wystąpić. Jak już będzie zarejestrowany pan kandydat na prezydenta, wystąpić do znanych polskich osobistości, polityków, do rodzin zamordowanych. Przecież dzisiaj jest 50 osób politycznych zamordowanych, w tym Andrzej Leper czy generał Papała i inni. I myślę, że to musimy do ich rodzin dotrzeć i są osoby, które walczą, a naprawdę podziwiam osoby, które dzisiaj walczą z tym nieprawem,
sądem, który jest. To są sądy kapturowe. To są sądy bez udziału poszkodowanego. Ja sam doświadczyłem takiego czegoś. Za mandat dostałem 4 dni aresztu. Bo sobie komornik z sądami, dwa sądy się odbywały. I jeszcze komornik. I wszyscy, ja o tym nic nie wiedziałem. Odpoczął. Nagle zobaczyłem, że mam wyrok sądowy, 4 dni do odsiadki, Mondelu i Kraków. Z przestępcą mamy do czynienia. Szanowni Państwo, życzę sobie i wszystkim nam Polakom, abyśmy zwyciężyli z tą lichwą, z tą nieprawidłowością, z tymi krzywoprzysiężcami, bo nie przysięgają na konstytucję. Ale mówiąc o konstytucji, pamiętacie Państwo, jak przysięgał na konstytucję Kwaśniewski, co mówił? Bo ja śledziłem wszystkie dzienniki, wszystkie gazety. On przysięgał na konstytucję, ale nie powiedział, że to Rzeczpospolitej Polskiej. Naprawdę, sprawdzałem w telewizji, bo się interesuję tym. I w gazetach kupowałem wszystkie gazety na drugi dzień. Nie było, że to jest konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. I oni, jak zauważcie Państwo, jak mówią w Sejmie czy gdzieś, ci pseudodemokraci, pseudopolitycy, oni mówią dla dobra narodu. Tylko nie wymieniają jakiego. Można się tylko domyślić. Przepraszam, mam jeszcze pytanie do Pana. Pan jest z samobrony z Małtowska, tak? Tak. Proszę Pana, Lech Kurpatyński ma ogłosić kandydata na prezydenta od was samobrony. Ponadto druga rzecz jest taka, Mateusz Piskowski zakłada nową partię. Czy Pan o tym wie? Wiem. Drodzy Państwo, bardzo proszę, ale to są sprawy. Później też Szanowni Państwo, ja od razu powiem. Na razie nie mamy kandydata i nie mamy... Tak. Bardzo proszę, żeby Pan zakończył wystąpienie. Dziękuję Panu. Proszę, później, w późniejszym czasie odpowiem. Dziękuję. Dzień dobry Panie Profesorze, dzień dobry Państwu. Nazywam się Witold Adamczyk. Reprezentuję ziemię bielską, tą ziemię, na której teraz jesteśmy. Mam tutaj odziedziczoną ziemię, odziedziczoną po moich przodkach. Mam tutaj też rodzinę. I też tutaj od około 12 lat związany jestem ze środowiskiem akademickim i proszę pozwolić, że z perspektywy pracownika naukowego wypowiem się na temat tego, co mnie tutaj na tym terenie martwi, czy nawet boli i co według mnie należałoby jak najszybciej zmodyfikować. Zacznę od takiego obrazka, w którym uczestniczyłem wczoraj. Mianowicie wszyscy Państwo wiecie, że w wielu naszych miastach jest kilka obiektów zbudowanych z wielkim rozmachem, obiektów handlowych. W Bielsku akurat jest bardzo taki atrakcyjny zespół handlowy, nazywa się Sfera. Sfera to przede wszystkim, patrząc z zewnątrz, kolor blichtry i właściwie hałas wizualny. Ja wczoraj, przechodząc przez tą Sferę, spotkałem starszego mężczyznę, pochylonego, ubranego w buty, garnitur, który nie był garniturem kupionym w jednym z tych amerykańsko-niemiecko-francuskich firm, które tutaj sprzedają swoje szalone produkty. Był ubrany w bardzo skromny garniturek, prawdopodobnie marki jeszcze Bytom, co najmniej sprzed 15 lat. Kim był ten starszy pan? Ten starszy pan był doktorem nauk technicznych tutejszego bielskiego niby uniwersytetu, wyższej szkoły, która się nazywa Akademią Techniczno-Humanistyczną. Ten zasłużony dla edukacji bielszczan i tutaj tej okolicznej młodzieży człowiek był ubrany najgorzej właściwie z tego całego tłumu, który walił w jedną i w drugą stronę tej sfery. Był przygarbiony.
I to jest dla mnie taki, taki przykład tego, do czego sprowadzona została polska nauka, do czego została sprowadzona polska edukacja. Jest taka sytuacja między studentami a kadrą naukową, kadrą prowadzącą młodzież, która promuje zaliczenia, promuje wyniki na jak najniższym poziomie i nie liczy się jakość studiów, nie liczy się jakość studiowania, a liczy się zaliczanie. Właśnie to, co mnie najbardziej właśnie tutaj boli jako nauczyciela akademickiego, to ten trend taki współczesny, który jest bardzo wyraźny właśnie na terenie Bielska-Białej, właśnie ten trend zaliczania egzaminów, zaliczania przedmiotów, a nie studiowania. I czym to skutkuje? Skutkuje to oczywiście spadkiem jakości wykształcenia. Skutkuje to właściwie amatorszczyzną zawodową. Skutkuje to dyletanstwem profesjonalnym. Skutkuje to niszczeniem dziedziny, której ta profesja dotyczy. Ponieważ moja profesja to jest psychologia społeczna, w związku z tym ja widzę, w jaki sposób to dyletanstwo edukacyjne doprowadza do spadku jakości wykształcenia humanistycznego naszych studentów, co skutkuje niszczeniem pacjentów, niszczeniem młodzieży i właściwie taką osobowościową demolką tego środowiska młodzieży. I to dotyczy również środowiska, znaczy głównie tutaj myślę o środowisku akademickim. Czyli tutaj tym, co najbardziej tutaj dla mnie jest ważne w tej chwili, to modyfikacja tego systemu edukacji, który nie nagradza, nie wzmacnia jakości kształcenia, a wzmacnia, właśnie nie wiadomo co wzmacnia, nie wiadomo po co. Teraz ponieważ znam pana profesora jeszcze z czasów studenckich, kiedy razem na KUL-u uczęszczaliśmy na wykłady bardzo znakomitych i szlachetnych profesorów filozofii i znam też historię edukacji, historię życia profesora Koraba-Karpowicza. Uważam, że jest wspaniałym kandydatem, jest odpowiednim kandydatem na człowieka, który rozumiejąc te bolączki edukacyjne, rozumiejąc ten sens edukacji, znaczenie jakości w edukacji, w ogóle jakości jako wartości, będzie te wartości promował, dbał o nie i będzie je pielęgnował. To życzę wszystkiego dobrego i popieram i będę współpracował w celu wyboru pana profesora na stanowisko prezydenta Rzeczpospolitej w oparciu o te środowiska akademickie i nauczycielskie. To na razie, dziękuję. Dzień dobry panie profesorze. Witam pana bardzo serdecznie. Nazywam się Wojciech Edward Leszczyński. Reprezentuję ziemię myszkowsko-żarecką, ziemię blisko-częstową. Drodzy państwo, oczywiście reprezentuję też Fundację Mikula Stanisława Leszczyńskiego Pomodo. Dlaczego fundację nazywamy Pomodo? No, bardzo dużo w Polsce ludzi wie co, ale nie wszyscy wiedzą jak. Pomodo po łacinie znaczy wiem jak. Więc tutaj pan słusznie zauważył, wszyscy wiemy co trzeba zrobić, nie wszyscy wiedzą jak należy zrobić. Dlatego naszą fundację imieniem Klasa Stanisława Leszczyńskiego, który rządził Lotaryngii, zresztą państwo może znacie historię, nazwaliśmy Quo Vodo. Nie żeby się szczycić, że wiemy jak, ale mamy wrażenie, że pan profesor wie jak. Polskim problemem jest to, że na nic się zdaje wiedza, jak nie ma szlachetności. Na nic się zdaje sędzia, jak nie ma szlachetności. Na nic się zdaje premier, jak nie ma szlachetności. I to wszystko można wymienić. Więc jeżeli... Oczywiście pan tu przy poprzednich miał rację, że tak już powiedział Jan Zamoyski, taka będzie przyszłość Rzeczypospolitej, jak i młodzieży chowanie. Więc oczywiście to wszystko wiemy. Natomiast pan profesor ma taką umiejętność, miałem przyjemność pana profesora spotkać, na tym etapie mojego życia, kiedy zauważyłem, że
są osoby, które wiedzą jak. Że nie tylko wiedzą, czy wiedzą co, ale wiedzą jak. Dlaczego pan profesor wie? Otóż, proszę państwo, to trzeba wspomnieć o filozofii. Pan profesor jest profesorem filozofii, to filozofii chyba politycznej. Filozofia, jako matka chyba wszystkich nauk, to jest szczyt osiągnięć rozumu ludzkiego. I tu musimy wrócić do starożytnej i prosimy później, że pan profesor o tym powiedział, zagaił. Nam nie jest potrzebny prezydent prawnik, prawda? Pani Ogórek i pan Duda. Nam nie jest potrzebny prezydent po maturze szkolnej z historii, pan Komorowski, prawda? I tak dalej, prawda? Nam nie jest potrzebny pan Jarubas, nie wiadomo z jakim tam wykształceniem, prawda? Nam jest potrzebny człowiek, który jak orzeł z góry spojrzy i obejmie całość Rzeczypospolitej, całość Korony Polskiej, każdego Polaka dostrzeże. Mało tego, który nie jest uwikłany w partię polityczną, czy w jakieś inne ugrupowanie, masonerię, no w jakieś inne, prawda, plus jeszcze ewentualnie nałogi. Widzimy to gołym okiem, że jako naród ludzi szlachetnych zostaliśmy podbici wewnętrznie przez neobolszewie, to znaczy przez ludzi małych, bardzo małego rozumu, którzy zainstalowali sobie na urzędach sądowych, prokuratorskich i tak dalej, swoich przedstawicieli. Europa, drodzy państwo, to jest wyzwanie w tej chwili. To, co dzieje się w Europie i na świecie, jest wyzwaniem dla nas. I my nie możemy jako ród leszczyński, jako ziemia myszkowska, jako ziemia bielsko-bialska pozwolić sobie na biergość, na elitę trwania. To też ma swoją wartość w czasach zaborów, kiedy celem było przetrwanie. W tej chwili już nie ma sensu próbować przetrwać, tylko trzeba działać. I my oczywiście prosimy wręcz pana profesora, żeby wziął sprawę, a jest w stanie, naszym tylko zadaniem jest nakłonić w dobrym tego słowa znaczeniu innych, żeby zaczęli rozumieć problem i zaczęli głosować na takie osoby jak profesor Karpowicz. Bo oczywiście on sam nie zrobi, ale to jest przykład, to jest kwiat naszego narodu. I ja patrząc na tych zgłoszonych kandydatów widzę, że no, bardzo im daleko do pana profesora i do wiedzy, i do morale, i tak dalej, i tak dalej. I odnośnie, żeby pana usatysfakcjonować innych, odnośnie techniki, no bo zaraz państwo powiedzą, no to skoro pan jest fundacja FOMODO, no i to ma zaproponuje jak. Oczywiście przed chwilą padły pewne wynalazki. Ja reprezentuję Sejm Walny. Zauważcie państwo, że lista, która by się w przyszłości pojawiła, Sejm Walny do parlamentu, obejmuje wszystkich. Ona nie jest partykularna, ona nie jest partyjna. Tu nie ma szefa. Ja jestem moderatorem. Więc powinniśmy zawiązywać sejmiki powiatowe, sejmiki miejskie i sejmiki generalne. To jest wszystko, to jest cały patent. Jeżeli tego nie zrobimy, upadniemy. Żadna struktura partyjna, żadna struktura jakiejś samoobrony, jakiejś innej, prawda, najbardziej patriotyczne, to są quasi-partie lub przyszłe partie lub były partie lub akurat partie. Tam, gdzie jest szef, tam, gdzie jest hierarchia, to jest partia. My musimy zawiązywać sejmiki, drodzy państwo. Jeżeli oczywiście poprze nas, to jest moje zdanie, pan prezydent, ja jakby biorę pana prezydenta, będę tak tytułował, Karpowicza z dobrodziejstwem inwentarza, bo wiem, że jest w stanie przemyśleć to i poprzeć taką ideę do parlamentu później, bo oczywiście pan prezydent wymaga poparcia siły parlamentarnej. My nie uzyskamy jej innym sposobem, jak poprzez jedną listę Sejm Walny. Nie ma innej możliwości. Jedna lista w całej Polsce. Mało tego, to jest lista, która nie jest hierarchiczna. Każdy powiat sobie ją założy, bo co z tego, że wejdzie w jakiejś powiecie 2-3 osoby, w jakimś komitecie, prawda, niezależnie. Chodzi o to, żeby ten zauważyliście państwo, Polacy nienawidzą partii politycznych. 99% Polaków nie jest w partiach. 1% jest w partii. 1% potrafił tak omamić społeczeństwo, że oni wierzą, że tylko partie mogą. Ja jako Leszczyński tu przyjechałem powiedzieć, jak to się stało, drodzy państwo, żeby troszkę rysu historycznego. Otóż partie polityczne powstały w czasie rewolucji francuskiej, gdzie Ludwik XVI zwołał Stany Generalne, czyli taki Sejm ichni po 200 paru latach nieobecności. Francja, Anglia nie miały Sejmu. Nie wierzcie państwo, że Duma rosyjska to jest Sejmem. To jest Gasudierstwa Duma, czyli państwowy Sejm. To są kpiny po prostu, prawda? To my byliśmy republiką w Europie. I my utrzymy tutaj sejmowanie inne. I co się stało we Francji? Kto popiera króla na prawo, kto nie popiera na lewo. Stany Generalne jako pierwszy Sejm francuski, co przegłosował, zgilotynować króla. I mi król jest niepotrzebny, prawda? Więc te partie narodziły się wówczas, drodzy państwo, przez kluby i partie. To jest dziedzictwo rewolucji francuskiej, gdzie skończyło się wymordowaniem 3 milionów Wandejczyków i pierwszym ludobójstwem, prawda? W tym samym czasie
powstawały Stany Zjednoczone, a my w tym czasie upadaliśmy, zauważcie Państwo. Tam powstawały partie, myśmy upadali. I jeżeli potrafimy nie tyle, że przeciwstawić się partiom, tylko ignorować je, bo ich jest tylko 1%. Nie chodzi, żeby je niszczyć, żeby z nimi walczyć, po prostu je ignorować. Bo kto jest z partii bliższa koszula ciału, zawsze będzie reprezentował partię, prawda? Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki jest komitet wyborczy pana Komorowskiego. Jest komitet wyborczy wyborców, a kto namaścił pana Komorowskiego? Kto jest w tej 15, kto go założył? Wszyscy partyjni, tak? No przecież to jest kpina z tej ustawy, nawet którą sami sobie zrobili. A kto pana Dudę zgłosił w PiSie? Wszyscy partyjni, tak? No to jest kpina znowu z tej ustawy. A my jesteśmy, miejmy nadzieję, że tu nie ma ludzi ortodoksów partyjnych, albo że szybko porzucą wszelkie partie i skupią się w idei sejmikowania. Nie ma innej możliwości, bo to jest nasza tradycja. My tu nic nie wymyślamy. Jak nam zabroniono w czasach saskich sejmikowania, wystarczyło 60 lat bez sejmików i upadliśmy. Ktoś powie, ale był sejm wielki, czteroletni. Tak, był, ale on był w zupełnie innym celu zawiązany. Zobaczcie, drodzy Państwo, czym on się skończył. On się skończył sejmem grodzieńskim, gdzie anulowano Konstytucję 3 maja i sejm, posłowie przegłosowali, że my nie potrzebujemy państwowości. Oni przegłosowali rozbiory. Nasze rozbiory były przegłosowane sejmowo, przez Sejm Polski w Grodnie. Sprawdźcie to Państwo, czy ja się mylę, tylko Rejtan się przeciwstawił. Sejm przegłosował, że on uważa, że Polska nie musi istnieć. Polski Sejm, oczywiście dobrany szczególnie przez Rosjan i tak dalej, prawda? I mamy tym samym do czynienia w tej chwili. Nasz Sejm jest, czy jest pytanie retoryczne, czy nasz Sejm jest w stanie przegłosować takie coś? Że rozbieramy Polskę, że Polska jest niepotrzebna. Według mnie jest. Więc dlatego mówię, zostawmy ten partyj, mało tego, my go zdelegalizujmy. My go zdelegalizujmy jak najszybciej. Czyli mamy, reasumując, bo ja na końcu poproszę jeszcze o wygłoszenie pewnego manifestu jako marszałek sejmowalnego, ale teraz mówię jako marszałek ziemi myszkowskiej powiatowej, prawda? Powiatowej, tak jak wy Państwo. Pamiętajcie, każdy z Was jest posłem ziemskim. Tu Pan ktoś mówił, że ma, że ma tutaj majątek. Konstytucja 3 maja przewidywała posłów ziemskich, czyli tzw. posesjonatów, uważając, że człowiek, który nie ma własności, nie będzie dobrym posłem. Dzisiaj oczywiście by się to nie sprawdziło, bo prawie co drugi jest wyrugowany z własności, prawda? Wyrugowany jest, wywłaszczony. Ale pamiętajmy, że identyfikujmy się z ziemią naszych ojców, z grobami. To jest nasza ziemia i brońmy tej ziemi. I ja myślę, że tym tropem zakładajmy sejmiki ziemskie, powiatowe, z żadnych partii. Tak jak pan tutaj, zobaczcie, dzisiaj ile nam zajęło założenie sejmiku, ile nam założyło sejmiku bielskiego zety. I tym tropem trzeba debatować. I na czym polega ta siła? Jeszcze państwo w dwóch zdaniach to wytłumaczę. Sejmik ziemski, miejski, dzisiaj odpowiednikiem tego są radni miejscy, tak? Radni miejscy, to jest odpowiednik sejmiku. Radni miejscy, co oni robią? Na drugi dzień się urywają ze smyczy i już jest... Oni powinni reprezentować sejmik i tu były uchwały, a oni tam mają pilnować prezydenta. Sejmik powiatowy, powiat. Tam są radni powiatowi, tak? Radni powiatowy to jest sejmik, to jest substytut sejmiku. Co oni mają robić? Pilnować starosty. A gdzie jest sejmik? Nie ma sejmiku w ogóle. Takiego sejmiku nie ma. Oni się urywają ze smyczy i są radnymi, tak? Sejmik wojewódzki. Sejmik wojewódzki to jest... Sejmik wojewódzki to był sejmik generalny kiedyś, który wyłaniał się z sejmików powiatowych i miejskich, tak? To byli delegaci. Zauważcie Państwo, że sejmiki wojewódzkie nie są umocowane w konstytucji, one są nielegalne dzisiaj. Po prostu bolszewicy stwierdzili, że Polacy i tak wcześniej się pójdą przez Leszczyńskiego czy innego szlachetnego człowieka, obudzą się i powiedzą, gdzie są sejmiki. No więc stworzono w ustawie samorządowej, w tej słynnej reformie, pseudosejmiki wojewódzkie, tak? Pseudosejmiki. Drodzy Państwo, w tych wyborach samorządowych, zauważcie, na samym dole, burmistrzów, ile wygrało partyjnych? To ja Wam podpowiem, bo to nie ogłosiła Państwowa Komisja Wyborcza. Wygrało 10% partyjnych. 90% wygrali bezpartyjni. Sprawdźcie to. Tego się nie publikuje. A to jest ta masa na dole największa, tak? 90% wygrali bezpartyjni. A kto wygrał w sejmikach? 100% partyjnych. Przecież to się kupy nie trzyma. To jest fałszerstwo, wiadomo, to jest sfałszowane, prawda? Na przykład pan Jarubas dostał 49,9% Świętokrzyskim, PSL, który ma średnie poparcie 8%. Nie dajemy się zwariować, to już zaczynają, oni już zaczynają oszukiwać Polaków, bo wiedzą, że poparcia nie mają żadnego. A dlaczego tak się chwycili tych sejmików? Zobaczcie Państwo, jaka to jest władza. I jaka jest konkluzja tych wyborów samorządowych? 6 wzięło PiS, 8 wzięło Platforma, 2 wzięło PSL. Oni zrobili rozbicie dzielnicowe jak za Krzywoustego. Oni już nie pracują w koalicji. Oni już zrobili podział Polski. 8 sejmików decyduje, 8 sejmików wojewódzkich. Zobaczcie, polskie województwo to jest odpowiednik Belgii czy Holandii. Żebyśmy się nie dali zwariować. 8 rządzi w tej chwili Platforma, 6 rządzi PiS, a 2 PSL. Jakie oni mają prawo do tego?
No, oni uważają, że mają, bo sobie tam wybory zrobili. A pytam się, a gdzie jest sejmik powiatowy? Gdzie są ludzie z tej ziemi? Dlaczego się nie zwołują? Mówią, my tu rządzimy. Jest uchwała, proszę wykonać do burmistrza. Tak ma to rządzić. I dlatego ja uważam, profesorze, ja wiem, że profesor może, bo profesor mówi, że nie jest rewolucjonistą, mam też takie wrażenie, że trzeba przybrać metodę, ale drodzy Państwo, to jest mój, przyjechałem tutaj dlatego, że ja wołam, żebyście zrozumieli problem. Oczywiście, Pan tutaj też ma dużo racji, że to trzeba w techniką jeszcze starą, czyli te stare komitety, stare partie użyć, żeby ludzie uzbierali te 100 tysięcy głosów. Ale 100 tysięcy nie pozwoli profesorowi wygrać. My musimy uzbierać ile? 10 milionów. 10 milionów głosów. Pytam się, czy w starym systemie się da, jak ludzi nie porwie się tą ideą, to ja mówię, sejmikową, jedna lista w Polsce. Mało tego, te 10 milionów ma się przełożyć na pełny parlament. My walczymy o pełną pulę. W parlamencie nie ma być żadnego partyjnego człowieka, ani jednego. Ani jednego. Dlaczego? Bo Polacy jak zwołają sobie sejmiki, sami sobie zwołają, wezmą sprawę w swoje ręce, moja żona to nagrywa, żeby to w YouTubie umieścić, to zrozumieją, że my możemy sprawę wziąć w swoje ręce, a kto broni, że marszałek, ja go namaszczę, tak? Pana namaszczy, pan jest z Wiśniowca, tak? Z ziemi lubelskiej, tak? No oczywiście bardzo szlachetnej ziemi, bardzo patriotycznej. Proszę bardzo, przyjeżdżam, jest pan marszałkiem, tak jak pana namaściłem. I od tego momentu działajcie. Popierajcie profesora Karpowicza. Jak my profesora nie doprowadzimy do prezydentury, to jest koniec Polski. Zrozummy, tu jest walka o życie i śmierć. To już nie idzie walka. Drodzy Państwo, za chwilę stracicie własne majątki, stracicie własną godność. Za chwilę to was czeka, nas czeka. Więc nie możecie zarzucić Leszczyńskim, że oni nic nie robią, że sobie siedzą w tym Myszkowie i przyglądają się. No robię wszystko, pan profesor wie. Zresztą i uważamy, że pan profesor też bardzo dużo robi, bo on też dużo ryzykuje, zauważmy to. Więc musi mieć pełne poparcie, nawet takie poparcie, że jak przegra i będą nękać jego rodzinę, to my musimy go wesprzeć. My musimy utrzymać tą rodzinę. My nie możemy pozwolić, żeby poniósł jakąś katastrofę, prawda, finansową z tego powodu, że podjął się tej roli. Musimy mu dać tę gwarancję. I stać nas wszystkich po 50-100 zł się rzucając, żeby utrzymać w razie czego. Jakby się okazało, że idzie w kierunku szykany, bo pan dobrze powiedział i pan, że potem jest nękanie i szykanowanie takich osób. My musimy się na to też zdobyć w razie czego. Sami nie mamy, ale musimy w razie czego pomagać. I ta deklaracja jest potrzebna. Reasumując, przepraszam, tak emocjonalnie występuję, ale drodzy Państwo, to jest sejmik, który mam wrażenie i mam nadzieję, że przejdzie do historii. Bielski. Jest to trzeci sejmik w Polsce. Jest Żywiecki, zawiązany pierwszy. Blisko tutaj. Pod marszałkiem Pronobisem. Jest sejmik ziemi słowiańsko-darłowskiej pod marszałkiem Cezarem Mariuszem Tołustym, bardzo szlachetnym człowiekiem. I to jest trzeci sejmik, który mi się udało zawiązać w ciągu 3 miesięcy. To idzie jak lawina. 3 miesiące, 3 sejmiki. Ale one będą się teraz klonować. Jaka jest przeszkoda, żeby w Nowym Sączu był sejmik, żeby w Łowiczu był sejmik? To są szlachetne ziemie, polskie, brońmy ich. Ale my ich brońmy. Bo jest zasada taka, albo my wyrugujemy, zniszczymy partię, zniszczymy oczywiście w cudzysłowie, albo te partie zniszczą nas. To już nie jest sytuacja, w której my mówimy, rządzie, przecież ci ludzie ewidentnie nas niszczą. Oni nas rozbierają nie tak, jak były 3 zabory, tylko rozbierają nas z ekonomii, z przemysłu, z godności, z edukacji, z pieniędzy emerytalnych, rozbierają nas z wieku emerytalnego, rozbierają nas... Czy Państwo tego nie widzicie, że oni nas rozbierają? Rozbierają nas teraz już z charakteru polskości, gender nam prowadzając, tak? Za chwilę będzie kolejny atak, będzie in vitro. Rozbierają nas genetycznie, genealogicznie, tak? Więc ja nie wiem, czy pan jest Leszczyński, bo było kiedyś in vitro, a może pan na coś przeszczepił, czy coś. Do czego oni doprowadzili, drodzy Państwo? To jest paranoja. Ziemia Żywiecka powiedziała wyraźnie, nie zgadzamy się na in vitro, nie zgadzamy się na pornografię, nie zgadzamy się na gender. To był październik 2014 i tak dawno. Nie zgadzają się. Wasze ziemie też się powinno określić, nie zgadzamy się. A jak przyjdzie ktoś partyjny, powiem, proszę pana, proszę opuścić to gremium, proszę sobie iść do własnego grona i tam próbować z nami wygrywać. My jesteśmy siłą. My jesteśmy siłą, bo my jesteśmy na tej ziemi i my będziemy tu rządzić. Nasi reprezentanci, nie wasi. Drodzy Państwo, 1% Platformy jest chyba 40 tysięcy, to jest 0,01% nami rządzi. Polski 0,01, żebyście wiedzieli. To jest zdecydowana mniejszość. Na wybory idzie 20-30%. To jest katastrofa, po prostu nami rządzi, no to już jest, to są po prostu, oni się nauczyli jak robić te lewary wyborcze, że mała grupka poprzez listy swoje, poprzez metody Donta, metody proporcjonalne, czary mary i jeszcze fałszerstwa wyborcze, przecież oficjalnie 46-48 są uznane za fałszerstwa wyborcze, tak? Oni zdobyli władzę poprzez fałszerstwa wyborcze. Drodzy Państwo, nie dajmy się oszukać, czyli oczywiście tu oprócz zbierania głosów jeszcze musi być pilnowanie głosowania, to jest drugie. Ale po tu Państwa zaskoczę. Ja 8 maja proponuję zwołać sejm elekcyjny.
I my i tak ogłosimy, spróbujemy ogłosić profesora. Będzie konkurencyjnym prezydentem. Nie będziemy patrzeć na czary mary. My sobie wybieramy prezydenta i on będzie rządził. Będzie dwóch. Nie pozwolimy na to, żeby czary ma tak, żeby czary mary wyszły. Zauważcie Państwo, że prezydent Kaczorowski za wcześnie złożył buławę do Wałęsy, prawda? I potem zginął. Niepotrzebnie tą państwowość przekazał do Wałęsy i później zginął w Smoleńsku. Był drugi prezydent na obczyźnie, mógł być trzeci, czwarty, prawda? Ale on zorientował się, że już jest na tyle dobrze, przyleciał w dobrej wierze, złożył insygnia prezydenta jako ostatni prezydent na uchodźstwie. No niestety trzeba powrócić, to co pan powiedział. Czy musimy swojego prezydenta obrać, powiedzieć, naszym prezydentem jest Korab Karpowicz, prezydentem. A wy macie swojego, okej. Przed wyborami jeszcze, przed wyborami. Tak, 8 maja, już teraz zapraszam. No stracimy miejsce, 8 maja musimy okrzyknąć, wybrać głosami jawnymi. Dzisiaj też proponuję, żeby nam ta władza bolszewicka nie zarzuciła. Każdy powinien wstać i powiedzieć, nazywam się Wojciech Edward Leszczyński, jestem za wyborem prezydenta. My mówimy jawnie. Nie, że jest urna, wrzucamy tajne głosy i potem nikt nie wie, kto złożył 15... Nie, drodzy Państwo, nie uczmy się tak głosować. Nasi przodkowie tak nie głosowali. Na króla Stanisława Leszczyńskiego w 1733 głos oddali 100 tysięcy ludzi głosu. Na Augusta, tego uzurpatora, który potem rządził, 200 głosów. Ale my mamy po nazwisku, kto głosował. Oni mają 200 po nazwisku, a mamy 100 tysięcy po nazwisku. Szufragia się to nazywało. Imię, nazwisko, jaka ziemia. I to tak się głosowało, kreski. Zresztą nie było wtedy komputer. Jak głosować wtedy? Zauważcie Państwo, jakbyśmy się cywilizacyjnie cofnęli, to jak mamy głosować tajnie? Przecież to się nie da zrobić. To się nie da. Każdy musi podnieść. Jeszcze przed wojną w Żarkach okrzykiwano burmistrza na sejmiku. Przed wojną, drugą światową. W Żarkach, na rynku, był sejmik zwołany i ludzie okrzykiwali sobie burmistrza. Wykrzyczali większość i ten ma być burmistrzem naszym. A żaden inny. Jawnie zbiera się podpisy i dzisiaj też pan musi zwracać uwagę marszałek w sejmiku, żeby powiedzieć, pan Wojciech Leszczyński był za, pan ten i ten był za. Tamto są sufragia nasze. Ta lista powinna być podpisana. I my bierzemy za to odpowiedzialność za pana profesora, ale w sensie kandydata i w sensie na dobre i złe. On bierze za nas, a my za niego. Że to po prostu, bo co ma prezydent też robić? Przede wszystkim wspierać najzacniejsze rody Rzeczypospolitej. Ma wspierać biednych ludzi. Bo tak jak pan powiedział, w tym Paltku to są bardzo mądrzy często ludzie. Dzisiaj oni są wyautowani, oni bolszewicy szkodzą. Dzisiaj mierny, wierny, ale wiecie o co mi chodzi, że po prostu bierny, ale wierny, tak? Mierny, wierny, ale wierny. Nie może to tak być dalej. W Polsce mamy bardzo dużo ludzi i cieszymy się, że pan profesor urodził się kiedyś, że miał tak szanowanych rodziców i dziadów i tak dalej, pradziadów, że doprowadzili ten ród Korabitów, bo tak się ten ród nazywa, Korabitów, bardzo stary ród, drodzy Państwo, który ma ich w swojej herbowych, ma i prymasów i różnych tam, prawda? Bardzo szlachetny ród, że doprowadził, bo Leszczyńcy są herbu Wieniawa, doprowadził genealogicznie taką osobę, że ona może dzisiaj nas reprezentować. To jest palec Boży, to jest szczęście od Boga, że możemy takie... Zobaczcie w tej palecie, no niestety, nie ma już innych tego typu ludzi. Przykro to jest, pan słusznie zauważył, że... No ale to jest, mamy partyjnych kontra, oni mają budżet jaki, drodzy Państwo? Komorowski ma 15 milionów plus jeszcze, tak? Duda ma 15 milionów plus jeszcze. Pan PSL ma, oni mają 50 milionów, ale pytam się, jakich pieniędzy oni mają? Czyje to pieniądze są? Nasze są pieniądze, tak? Z podatków, z dotacji. To są Polaków pieniądze, a my musimy tych 50 milionów zabranych, tak? Niby legalnie. Dla partii dotacje są, tak? Oni przeznaczają na naszych pieniędzy. My musimy zbierać też fundusz wyborczy, nie dać się profesorowi ukarzać, gdzieś tam szukać, biedować, bo on nie musi być w kieszeni nikogo. Albo zbierzemy ten fundusz, to nie musi być milionowy, albo ktoś, kto jest hojny, niech da więcej. Kto jest biedny, niech da 50, 100 zł, 200. Ale jest nas tylu Polaków. Jeżeli nie oddasz 300 zł, za chwilę stracisz cały swój majątek. No taka jest alternatywa. Jest komitet wyborczy, jest fundusz, jest konto bankowe. Ono nie może świecić pustkami, bo to oznacza, że Polacy mówią tak jak było w Hiszpanii, albo tak jak Korwin-Mikke. Bierz nasz Putinie w swoje ręce, prawda? Że bierz nas, były takie partie w Hiszpanii, że zakuwamy się w kajdany wasze, prawda? Czyli mówię, w niewolę. No nie idźmy w niewolę. Polak nie cierpi zniewolenia. Polak jest człowiekiem wolnym. Lach Polak, Lechita, Weneda jest człowiekiem wolnym. Drodzy Państwo, kończę, przepraszam za moje emocjonalne wystąpienie. Jeżeli mogę tylko dodać, że prosiłbym teraz, żeby przyspieszyć, żeby pan marszałek po pierwsze zarządził głosowanie po imieniu, żeby każdy wstał i powiedział imię, nazwisko, ziemię i głosował za lub przeciw. Żeby później wybrać odpowiednie władze w tym komitecie i żebyśmy podpisali listę, która tworzy ten komitet 15-osobowy co najmniej i żeby każdy przyjął tą funkcję lub odrzucił tą funkcję, jaką tutaj przegłosujemy. Nad każdym z kandydatem powinno być głosowanie. I oczywiście nauczymy się kontrasygnaty,
pan przyszły prezydent, czyli prezydent nasz, powinien się zgodzić na tę kandydaturę. Bo nie może być tak, że prezydent się nie zgadza na kandydaturę. My możemy wybrać na przykład pełnomocnika wyborczego, mamy taką władzę jako sejmik, a jednocześnie pan przyszły prezydent mówi, nie zgadzam się, to będzie nie fair. To musi być osoba, którą pan prezydent się zgadza. Więc musi być wybrany szef, musi być wybrany pełnomocnik wyborczy, musi być wybrany pełnomocnik finansowy, ewentualnie jałmużnik, który będzie zbierał fundusze. Na dworze był jałmużnik, czyli osoba, która pozyskuje pieniądze i jeszcze może być pełnomocnik do spraw medialnych i tak dalej, prawda? My to głosujemy, a pan prezydent musi umieć mówić dwa słowa tylko. Tak lub nie. To jest jego zadanie i to wystarczy nam. Tak lub nie. Musi wiedzieć, którą ustawę zawetować, tak jak teraz gender, musi wiedzieć, którą ustawę poprzeć i musi wiedzieć, idźcie w tym kierunku w parlamencie, bo ja to chcę widzieć tutaj, prawda? Bo was rozwiąże taki parlament, który nic nie robi. W tym sensie, pamiętajcie państwo, że jesteśmy w stanie wziąć sprawy w swoje ręce, ale bez pana profesora Karpowicza nie osiągniemy nic. To jest pierwszy element już egzekucji pewnej, wykonawczej. Pamiętacie państwo, był taki ruch egzekucyjny w XVI wieku, w którym uczestniczyli Leszczyńscy, ale inni, którzy powiedzieli, no trzeba sprawy wziąć w swoje ręce. Wszystko niby działa, jest król, wszystko szybko się rozłazi. Króle wszyscy znikają, trzeba, prawo było nawet niezłe, trzeba to wszystko ogarnąć, tak? Trzeba to wszystko ogarnąć. Dlaczego mamy nie zdecydować, kto jest prokuratorem w mieście? Dlaczego mamy nie ogarnąć jako społeczność lokalna, kto jest prezesem sądu w mieście? Dlaczego mamy nie decydować, kto jest szefem policji w mieście? Dlaczego nam to zabrano? Do czego nas sprowadzano? Oczywiście my jesteśmy zwolennikami legalizmu, czyli przejęcia funkcji prezydenta, zdobycia sejmu i zmian legalistycznych, nie rewolucyjnych. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy.